Nie wiem, czy ci mówiłem. Stan Borys był, proszę Państwa, ostatnio u nas, ponieważ tak. Z okazji swoich 80 urodzin przyjechał do Polski. I wyobraźcie sobie, że ja był break reklamowy, bo też ludzie często nas pytają, co robimy w trakcie przerw. Poszedłem do toalety. Po prostu. Wychodzę. Nie powiedziałeś mi tego. To wychodzę sobie z toalety. Jeszcze mam tutaj, że tak powiem, niezapięte spodnie, bo tutaj pasek. Z paskiem takim rozwalonym. Bo my jeszcze mamy mikroporty przyczepione, tak, trzeba zdjąć jeden. Żeby nam to wszystko tak, nie drugi. Ja też kiedyś na zapowiedź nie zdążyłam, jak poszłam do toalety. Tak, ale to zaraz to opowiem, ale ja tak wychodzę z tymi spodniami rozwalonymi, patrzę, Stan Borys. Mówię, o, dzień dobry panu. Mówię, za chwilkę się zapnę, przepraszam, że z rozpiętym rozporkiem. Ale no, a Stan Borys mówi, ale tutaj to można. Że dobra przestrzeń. I tak go poznałem. I potem na kanapie nam się świetnie rozmawiało, bardzo nie? Świetnie, tak. Ja zazwyczaj lubię, jak mam przyczepiane dwa mikroporty, bo my nie mamy tylko jednego, tylko dwa mikroporty. Lubię mieć na biustonosz, ze względu na fakt, że zdecydowanie łatwiej mi jest tylko poprosić ekipę od dźwięku, żeby mnie wyłączyła, jak idę do toalety. Bo w momencie, kiedy mam przyczepione mikroporty do spodni, to muszę odpiąć jeden, drugi kabelki, no bo przecież kiedy się zdejmuje spodnie, no to wszystko leci, a tu my mamy po prostu ucho podpięte, mikroport. Nie mikroport, tylko mikrofon. Więc to jest naprawdę trudna sytuacja. Trzeba minimum mieć 3 minuty, a jak jeszcze się zagadamy czasem z jakimś gościem, który do nas przychodzi, no to nagle tego czasu na szybką toaletę brakuje. I ja tak pobiegłam do toalety, i ja tak zdejmuję, zakładam pasek i Damian mówi, już startujemy, zapowiedź, Paulina, zdążysz, a ja nie, bo ja jeszcze mam jeden kabel tu do podpięcia, mikroport. I nie zdążyłam na zapowiedź Bartka Wrony, że tak czekała. A kiedyś tak byłam jego fanką. I ja wtedy oczywiście mogłam się wyżyć i powiedzieć, okłamał, że powiedzieć, Paulina, że się zatrzasnęłam w toalecie. Padła z wrażenia, bo Bartek Wrona jest spełnieniem jej najciemniejszych. Ale nie, ty powiedziałeś, że nogę złamałam. Bo tak tańczyłaś do Just Tak, tak, tak. No i tak jakieś żarciki się czasem zdarzają. No, ale to jest, najbardziej lubimy właśnie taką telewizję na żywo, kiedy dzieje się coś nieprzewidywalnego, bo nie da się wyreżyserować 3,5-godzinnego programu. Jeżeli się da, to znaczy, że ten program jest po prostu sztywny i nudny, a my nie jesteśmy ani sztywni, ani mam nadzieję. Nie, tutaj w ogóle najfajniejsze jest w tym programie, że przez to, że my się cały czas uczymy, na pewno się nie zestarzejemy. Jak prezydent.